Cześć wszystkim! Znowu Kłon 7, oczy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, jesteśmy w tym tajemniczym teatrze, w którym jest, który jest powiązany z zaginięciami. Mamy tu jakąś biedną duszę na scenie i chyba jakieś ślady krwi. Okej, dobra, zobaczmy co tu się działo. Apaszka. Prosta jedwabna apaszka leży zmięta na brudnych płytach. Esencja emanuje z niej jak fale gorąca, a im bliżej podchodzisz, tym silniej odczuwasz dezorientującą mieszankę radości, zaskoczenia i bólu. Podnieś apaszkę. Trzymając apaszkę, koncentrujesz na niej uwagę, a cały świat wokół ciebie ulega przemianie. Coś w tobie także się zmienia. Delikatna tkanina wciąż jest w twoich rękach, jednak ty znajdujesz się teraz w małym, ale przytulnym domku. A z nad apaszki spogląda na ciebie Laura i pyta, czy ci się podoba. Uśmiechasz się, ponieważ odpowiedź na to pytanie wypisana jest na twojej twarzy. To było 4 lata temu, a ty wciąż zakładasz tę apaszkę w dni takie jak ten. W końcu miałaś ją na sobie, gdy po raz pierwszy spotkałaś tę aktorkę o posrebrzonych oczach, więc kto wie, być może i dziś przyniesie ci szczęście. Układa się miękko wokół twojej szyi, ciepła i dodająca otuchy. Jesteś już w połowie trzeciego aktu i czujesz na sobie uważne i głodne oczy widzów. Z początku, gdy ta kobieta sprowadziła cię tu na dół, zastanawiało cię, na jakiego rodzaju występ właściwie się decydujesz. Ale właściwie poszło lepiej, niż mogłaś sobie zamierzyć. Jesteś już przy końcu monologu, gdy apaszka zaciska się wokół twojej szyi. Niemal wydusza z ciebie ostatnie linijki tekstu, co wprawia cię w skrępowanie. Bo przecież debiut aż do tej chwili szedł ci tak dobrze. Jednak gdy próbujesz ściągnąć apaszkę, ona tylko mocniej zaciska się na szyi. Zdezorientowana patrzysz na widownię i oczekujesz, że ktoś ruszy ci na ratunek. Wtedy właśnie dostrzegasz ich oczy, wygłodniałe i uważne. Zaczynasz pojmować. Scena pogrąża się w ciemności. Apaszka wypada z twojej dłoni i sfruwa na ziemię. Jednak dusza Kory ociąga się. Chce poznać odpowiedź, ale jednocześnie pragnie schronić się w znanym sobie przedmiocie. To, co ci się przydarzyło, to tragedia i niesprawiedliwość. Dusza płonie bólem i gniewem, po czym wnika w apaszkę. Okej. Już myślałem, że nie będzie bitki. Lumdala wyłania się z cienia, a jej osrebrzone oczy połyskują w ciemnościach. No, któż to, jeżeli nie nasz przyjaciel z grupy dunryckiej? Skąd wiesz, że wynajęła mnie grupa dunryckiej? Wiesz, nam aktorom nie płaci się za dyskrecję. Jestem pewna, że Kadal odstawiał świetne przedstawienie błagające litość. Poszedł jednak sam siebie dopiero gdy ja się pojawiłam. Przeszedł. O, Kadal, ten gość, któremu mieliśmy nic nie mówić. Okej, już po nim najwidoczniej. To wielka szkoda, że nie poświęcał się bardziej naszemu rzemiosłu. Zawsze łatwo go było zmotywować. Jesteś potworem. Jak mogłaś to wszystko uczynić? Dość swobodnie. Moi klienci doceniają prawdziwą sztukę i dobrze za nią płacą. Ci aktorzy z kolei byli nikim. Uśmiercając ich nadałam im znaczenia. Czy to nieznamienne, że władze nigdy nie zadały sobie nawet trudu, by ich odszukać? Czego chcesz? Mam propozycję. Gdyby oferowała ci angaż, godź się tylko na główną rolę. Słucham. Wystawiam te przedstawienie dla pewnych bogatych klientów. Szczególnie jeden z nich stanowiłby cenny nabytek. Zgodzisz się na rozejm, a dam ci jego imię. Wstawiam to dla pewnych bogatych klientów, szczególnie jeden z nich stanowiłby cenny nabytek. Wyjaśnij, dlaczego miałoby to być dla mnie lepszy układ. Pomyśl o tym w ten sposób. Ja tylko zaspokajam popyt. Oferuję ci z kolei osobnika, którego pieniądze i powiązania umożliwiły mi wystawianie tych przedstawień. Okej. Moglibyśmy się zgodzić na układ, a potem i tak ich zabić. Chociaż to by nie było trochę praworządne.
wiecie co? Jesteśmy paladynami, jesteśmy prawdomówni, nawet wobec złoczyńców. Żadnego układu! Jak sobie życzysz? Powstrzymać ich! Dobra. Ładnie się ustawili do pięknego fireballa. Pewnie tutaj zaraz podejdą, więc im poślemy taki. Okej. Kogo tu najpierw strzelać? Pewnie do tego. Paladyn, tak. Dobra, też strzeli do niego. Ty poczekasz, aż oni podejdą. Okej, ślicznie. Oni pewnie niedługo padną. O, tutaj jest jakiś czarodziej. Dobra, to Alot na razie na tym się skupi, na tych z tyłu. Dobra, ty Kana już możesz rozpocząć ogień. Dobra. Zakończ tego aktora. O, Lumdala strzela z pistoletu. Dobra, zaraz się nią w takim razie zajmiemy. Okej. Okay. Dobra, tutaj się jeden przedostaje, to młodszyk się nią zajmie. Powiedzmy, żyje już ślepiącego ciosu. Okej, okay, możemy przywołać też żuki. Okej, okay, co się stało z łotrzykiem? Chusta Lilith. Coś złego? Nie wiem. Ale chyba coś przejęło na nią kontrolę. Dobra, ten aktor zaraz padnie. Ten aktor za to, na to wyszedł. Nie wiadomo jak wyszedł z... zwarcia. Okej, okay, zapłaci za to. Brakana obrywa. Ale zaraz mu się polepszy. Okej. Okay. Tej rzuki nie mogło przejść. Dobra. Dobra, to zrobimy przejście dla paladyna, żeby rozwalił Lumdalę. Oni się rzucą tutaj na... Tak. Kurde, nie o to mi chodziło. Wracaj tutaj. Dobra, wszyscy bijecie jego. Okej. Okay. Lumdala padła. Dobra, ty powróć do broni dystansowej. Okej. Okay. Mak też padł. Okej. Okay. Super. Dobra, no to teraz łupienie. Zobaczmy, co my tu mamy. Pierścień ochrony. Sobie weźmiemy. Poza tym nic fascynującego. Okej, okay. Coś tutaj mamy? Nie. Tutaj również nie. Dobra. Chyba trzeba teraz... tak, zdać relację. Yeah. Zabicie jej również powinno zakończyć ten problem, że tak to ujmę. Nadal są ci ludzie, ale jeżeli nie będzie komu organizować tych widowisk, to ich nie będzie, tak? Przynajmniej dopóki się nie znajdzie ktoś następny. Ale... zobaczymy. Ciekawe przy okazji, czy wzrośnie nam od tego... czy wzrośnie nam od tego... Bla, 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 bla.
Reputacja w mieście. Coś tu się zmieniło? Chyba nie. Nieznacznie pozytywne nadal. Sure. Dobra. Dobra. Kuren. Good day, stranger. Odnalazłem zaginione osoby. Tak, od czasu naszej ostatniej rozmowy zajrzałeś w każdy kąt Zatoki Buntu. Czy udało ci się znaleźć? Co udało ci się znaleźć? Wszyscy zostali zamordowani. Zabijała ich kobieta imieniem Lumdala. To miało być część jej przedstawienia. Grubsza sprawa, wiedziałem. Zaraz wyślę za nią moich ludzi. Na to już za późno. Doszło do konfrontacji między nami, zanim zdążyłem przyjść do ciebie. Musiałem ją zabić. Naprawdę? Nie powiem, by mi było bardzo przykro. Jesteś zaradnym detektywem, a twój spryt pomógł w rozwiązaniu bardzo kłopotliwej sprawy. Jesteś pewien, że... Jestem pewien, że ocaliłeś wiele istnień. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ja również. Zrobiłeś dla nas wiele i zasługujesz na jakieś wynagrodzenie. Odnalezienie tych osób nie było takie proste. Nie, jesteśmy skromnymi paladynami. Nie musisz mi płacić. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Grupa Dunrycki zapamięta to na długo. I ja również. Jeśli kiedyś dojdziesz do wniosku, że przy długie śledztwa i niskie wynagrodzenia są w twoim guście, w grupie Dunrycki zawsze znajdziesz się dla ciebie miejsce. Okej, rzeczywiście na mnie zapłacił. Dobra, mam nadzieję, że to wpływa jakoś pozytywnie na reputację. Okej, nie mamy reputacji w grupie dunryckiej. Hey there. Ale może na coś innego wpłynie pozytywnie. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze jest w tym domu. Może jest jakiś... Może znajdziemy jakiegoś kupca. Albo jeszcze jakieś kolejne zadanie. Tak, wszystko kradzież. Więc nie będę... Idziemy zaglądać. Wygląda na to, że nie. Dobra, to jeszcze drugie piętro. Dobra. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. I tu nic nie ma. Dobra. To wygląda na to, że na razie możemy w końcu wydostać się z Zatoki Buntu. Jej. Wszyscy na to czekali. A drużyna jest trochę ranna. Przydałoby się gdzieś wypocząć. Chociaż w sumie nie są aż tak ranni. Chociaż mogą być trochę zmęczeni. Dobra, idźmy do Daru Ondry i prześpijmy się. I potem ruszamy w drogę. Słony maszt. Wzrost reputacji za Zatoka Buntu. Duży. Okej. Okay. Nieznacznie pozytywna. Nadal jest nieznacznie pozytywna. No cóż. Może musimy poczekać jakiś czas, żeby odczuć ten wzrost reputacji? A może duży wzrost nie oznacza, że nam rzeczywiście wzrośnie? Hail and well met. Okej, dobra. Pokój na noc. Upłynęło 8 godzin. Ciekawe ile jeszcze się będą konstruować lochy. Sure. Zobaczmy. Okej.
Możemy to komuś przypisać? Tak. Jej możemy. Niech się tym zajmie. A w tym czasie lochy. Jeszcze 13 godzin, ok? Yeah. Jeszcze trochę to potrwa w takim razie. Jaka mgła. W każdym razie wygląda całkiem ładnie. Dobra. Idziemy do sztormowego wąwozu. A potem do wioski Jeleni Brud. Chociaż w sztormowym wąwozie też mieliśmy jakieś zadanie do wykonania. Tam, tam, pam, pam. No i dobra. Zwiedzajmy po kolei sztormowy wąwóz. Dziki druid. Witam panie dziki druidzie. Ale zanim witam, to zamienię się na broń dystansową, żeby móc ładnie otworzyć ogień najpierw salwą. Hey there. Która też what? Ognia. Wow. Okej. Okay. Tutaj. Jest zmiana broni. Say the word. Lekkie obrażenia, chociaż nieźle w niego wypaliliśmy. Opcja broni 14, dobra. I dalej walcie. Niech Eder rozpocznie z nim zwarcie. Paladyn rzuci się na tych dwóch. Dobra. Wow, pioruny jakieś, nieźle. Spróbuj go powalić. Okej, wiecie co, chyba musimy się stąd ruszyć. Okej, dość powalony. Dobra. Wow. Pioruny nieźle walą. Okej, dobra. Drugi oddech. Jest raz na potyczkę, okej. Kto wali tymi piorunami? Dzika druidka? No okej, on jest ogłuszony. Nie chcielibyśmy go stracić. Więc myślę, że przyda nam się drobne leczenie. Okej. Dalej, walnie go. Tu możemy takim przywalić. A ty w sumie spróbuj to zaskoczyć. Eder, co ty robisz? Okej. Podleczymy się trochę. Wow. Okej. Rzucasz leczenie? Rzucił już leczenie. Czy paladynie nie jesteś ogłuszony? Nie jesteś, już używasz leczenia, dobra. Masz użyć tego. Dobra. Dobra, ty jeszcze raz spróbuj tego. Okej, paladyn padł, niedobrze. Ale Eder się jeszcze trzyma. Na razie. Okej. Mieliśmy coś tu rzucić. Jakąś ognistą kulę. Ładną. Okej. Było ładnie załapać wszystkich. Dobra. Szlechty siebie. Ładnie. Eder, drugi oddech. Dobra. Sobie możesz pan czy coś wiary na nas wrzucić. O nie, oni znowu rzucili tę błyskawicę. Masakra.
Okay, używasz tego drugiego oddechu? Wow. Sakra. Okej. Musimy się wycofać. Okej. Header, użyj tego drugiego oddechu. Dziękuję. Super. Okej, dobra, dobimy tego druida. Może wycofajmy się w ogóle stąd. Serio? Strzelaj do niego. Wow. Jak się przeciwstawić tym piorunom w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, Kana, żyjesz. Przywołaj nam te żuki. Tankują dla nas trochę. Możemy rzucić ten... to. Okej. Dobra, teraz rzuć zaklęcie obronne. Kana, wypalisz do niego. Ty wypalisz do niego. Serio? Poważne obrażenie. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Dobra. Spróbujmy to jeszcze raz, jeżeli w ogóle możemy tutaj wyjść. Może nie powinienem trzymać drużyny w takim ścisku. Zobaczmy. Ewentualnie spróbować z jakąś odpornością na obrażenia magiczne, ale te pioruny były masakryczne. Ale możemy... mamy jakąś odporność na... Zobaczmy... Miażdżąc i powalając. Możemy spróbować to, ale nawet nie wiem, kto rzucał te pioruny. One tak często wyskakiwały, że nie wiem, czy to pojedyncza osoba rzucała te pioruny, czy non-stop każdy z nich mógł rzucać. Chyba zdawało mi się, że widziałem takie ikonki różnych piorunów wokół nich wszystkich, więc wygląda na to, że tak zamienili się w bestie, to mogli rzucać to. Modlitwa przeciw niemocy. Niekorzystne efekty. Tłumi szkodliwe czynniki dzięki sile woli. Czasowo zawieszając niekorzystne efekty. Nie. Nie ma chyba nic, co by mogłoby mnie ochronić przed obrażeniami od... Przynajmniej do wszystkich rodzajów obrony. Możemy to spróbować. Ale myślę, że będziemy trzymać się na dystans. Rozproszymy drużynę. Może wtedy te pioruny będą mniej efektywne. Okej, zobaczmy. Rozproszyć się. Wszyscy w koło. Przy okazji ta ścieżka jest bardzo podobna do jednej ścieżki dźwiękowej z Baldur's Gate'a. Jeżeli ktoś grał, to na pewno wie, o czym mówię. Okej, powiedzmy, że tutaj będziesz stał. Ty tutaj podejdziesz bliżej. Okej.
Przestraszenie. Może spróbuję zająć się tą druidką najpierw. Dobra. Co my tu mamy? To nie zadziała. Palące rany również możemy zrobić. Eder, ty masz... Właśnie. Cofnij się trochę, rzucisz ten czar obronny. Okej. Ty trochę się jeszcze cofniesz. Spróbuj zabić tą druidkę. O, okej, widzę już, on rzuca pioruny, już ona rzuca pioruny. Dobra, Eder, wyciągnij broń. Spróbujmy im przerwać. A nie, ty rzucałeś tam. Sorry, przerwałem cię. Przerwać jej rzucanie tego. A ty rzuć nekrotyczną lancę na niego, może będziemy coś przerwać. Nie wygląda na to, że jak już rzucili, to już jest po tokach. Dobra. Okej. Musimy się uciekać w takim razie z tego. Okej. Uciekaj. Ty uciekaj również. Okej. Ty będziesz strzelał. Okej, oni jakiś teraz chyba szał wpadają. Dobra, wróćmy z tej również chmury. Skupmy się na jakimś jednym z nich. Dobra. Okej, a dlaczego w nią walnął piorun? To bez sensu. Okej. Ty rzuć to, co powala wszystkich. A ty strzelaj. Serio? Skąd się aż tutaj wziął piorun? To bez sensu. Dobra. Magiczne pociski na nią. Oślepienie. Dobra. Piętno. Możemy ich debuffować. Okej, dobra, ona padnie. Okej, znowu pioruny się pojawiły skądś. Nie wiem, czy to da. Poprzednie nadal trwają. Okej. Teraz możesz podleczyć Edera. Ja już dzielnie nam tankuję tutaj. Może Paladyn niech się również przyłączy do walki. A tak, super, Eder jest ogłuszony. Okej. On padł. Dobra, to teraz zajdźmy może kogoś od tyłu i będziemy go bezczelnie dźgać. Okej. No to rzucę jakąś zamieć. Dwóch tu ludzi rzucę jakąś zamieć. To może spróbujmy to przerwać. Serio? Pioruny nadal? Skąd one się tu biorą? Okej. Spróbuj
powinna jeszcze użyć płonącego. Dobra, ty możesz go wywrócić. Fajnie. Rad, strzelaj. Tu możesz go zadźgać, bo nie masz jeszcze szkodnika. Dobra, to skup się na nim. Tak również. Ejku, znowu pioruny. Spróbuj go jeszcze raz przewrócić. Nie chcę, żeby on... Udało mu się to... dokastować. Okej? Okej. Ten padł, super. Dało nam się przewrócić tego, więc nie zdążył dokastować tych piorunów. Okej. Skończmy się po kolei wszystkich. Dobra. Okej, dużo lepiej poszło. Wygląda na to, że nie można ich zostawiać bez zwarcia. Bo jeżeli zostawi się ich z tyłu, to będą jak szaleni rzucać tymi piorunami. Co nie najlepiej działa. Okej, ale mieli całkiem sporo lutu. To posprzedajemy to. Solidny, solidny. Okej, fajnie. Będzie trochę krapu. No. Solidny łuk myśliwski, to sobie weźmiemy. Hey there. No i dobra. Teraz możemy tutaj pozwiedzać w końcu. Chociaż może należy uważać na kolejne grupy takich druidów. Zdecydowanie wymagają oni specjalnego traktowania. Okej. Okay. Gra. Jest jakiś nośnik dusz? Co to jest? Pierwotni. Okej. Okay. Zaraz się temu przyjrzymy. A mówiąc, zaraz mam na myśli kolejny odcinek. Zbadamy jeszcze resztę sztormowego wąwozu. Mam nadzieję, że nie będzie już więcej sztormowych druidów. A jak będą, no cóż. Ich też odpowiednio obsłużymy. Tak odpowiednio jak oni nas wcześniej obsłużyli. Okej, dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.